Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy na serwerze 40 polskim i zrobimy sobie taki mini update'ik, co w ogóle dzieje się u tego zabójcy, dlatego że faktem bardzo długo nie pojawiał się odcinek z tego serwera, no i oczywiście dużo osób pytało, wbrew pozorom sporo widziałem takich komentarzy, kiedy wreszcie odcinek ze 40, czy ja tutaj nadal gram, co się dzieje z tą postacią, no i ogólnie czy ta seria nadal istnieje, no bo jakby nie patrzeć, jest to w dalszym ciągu najnowszy polski serwer, który do tej pory wyszedł w tej gierce i myślę, że ludzie się interesują. Dlatego też tym filmem śpieszę z odpowiedzią. Oczywiście tak, gram tutaj cały czas od pierwszego dnia serwera, czyli od 8 października 2021 roku. Dzień w dzień robię wszystkie czynności, jakie tylko codziennie możemy robić w Shakesie. Natomiast jeżeli ktoś śledzi tą serię bardziej, to wie, że jestem tutaj na tej postaci w trakcie stopowania lochów i to stopowanie lochów trwa już 78 level. Dokładnie tak, 78 leveli wbitych wszystkim, tylko nie lochami, no i trwa to ogólnie już ponad rok, do tego też zaraz przejdę, ale ostatnio sobie sprawdziłem, no i dokładnie ponad rok już tutaj te lochy stopujemy, no ale dzisiaj Wam oczywiście wyjaśnię, co ja tutaj planuję, kiedy wznawiamy te lochy, no i tak jak mówię, pokażę, co się z tą postacią dzieje. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no a my chyba możemy zaczynać. Więc tak, jak w ogóle przyszedł mi do głowy pomysł nagrania tego odcinka? Za sprawą jednego z widzów. Jeden z widzów na Twitchu zapytał mnie, ile mniej więcej trwa moje stopowanie lochów tutaj na postaciach. No i ja w sumie tego nigdy nie liczyłem, nigdy tego nie sprawdzałem, natomiast jak wszyscy pewnie wiedzą, ci co śledzą na bieżąco kanał i odcinki, to ostatnio kliknąłem sobie lochy tutaj na W50 na Magusiu. Na Magusiu nie było to zrobione idealnie, natomiast już mam mniej więcej, powiedzmy, taki zarys, jak to będzie wyglądać, jak to, w sensie no, jak to ogólnie wygląda, takie stopowanie od tego levela do tego, jak to przebiega, ile tych leveli jesteśmy w stanie wbić i tak dalej, nie? Tak jak mówię, zarys mniej więcej już jest, no i teraz na S40 myślę, że wyjdzie to o wiele lepiej. Dlatego też wracając do mojej historii krótkiej, spojrzałem sobie na playlistę właśnie z zabójcy, żeby odpowiedzieć temu widzowi i okazało się, że ostatni odcinek z klikania tutaj lochów na zabójcy powstał 16 lutego 2022 roku. Wtedy wbiliśmy sobie dokładnie 375 level i wtedy również zaczęliśmy stopowanie tych lochów, co daje oczywiście ponad rok bez ruszenia jakiegokolwiek lochu, co się przekłada na 78 leveli. Oczywiście ja tutaj cały czas gram pod expa, wiadomo, co 20 dni mamy level z kalendarza i tak dalej, no ale lożków od tamtej pory nie ruszyłem. No i właśnie, jak to się na ten moment prezentuje? Gdybym teraz w tym momencie zaczął klikać lochy, to wbiłbym dokładnie 26,5 levela. Policzyłem to sobie przed odcinkiem. Oczywiście musimy pamiętać, że chociażby mam tutaj itemki ulepszone tylko razy 10, dlatego że cały czas, jak widzicie, odkładam sobie tutaj pięknie te surowce. Mamy już prawie 6 milionów metalu, mamy prawie 5 milionów kryształu, więc myślę, że itemki ulepszę jakoś razy 18, tak samo jak na Magusiu. No i mój plan jest taki, żeby Wam dostarczyć fajnego kontentu, żeby tutaj też samemu, powiedzmy, poczuć, jak to jest po stopowaniu lochów wbić od razu 500 level, to ja będę chciał wznowić lochy na tej postaci na około poziomie 470, dlatego że myślę, że 30 leveli jest do wbicia na spokojnie. Na Magusiu też mi pokazywało tam chyba jakoś 26 leveli albo coś takiego, a finalnie wbiłem 28. Oczywiście SF Tools liczy mi od 0,5% w górę, no a ja, jak tam pewnie oglądaliście odcinek z klikania lochów z Maga, klikałem nawet lochy, na które miałem 0,10%, 0,15%, no i tak te lożki jako tako nam padły. My tutaj jesteśmy zabójcą, zabójca oczywiście ma potkę na zręczność, zabójca boostuje, że tak powiem, ogólnie klasy na zręczność boostują Kunegundę, więc myślę, że te lochy będą jeszcze przyjemniej padały. Oczywiście wiadomo, teraz mam gemy po około 1400, być może się pokuszę, żeby sobie wymienić te gemiki, żeby mieć około 1500, i temki może jakoś razy 18 będą ulepszone. Jeszcze tutaj na najbliższym legendarnym lochu wymienię wszystkie itemki swoje, postaram się mieć wszystkie legendarne, zobaczymy, jak to będzie z bronią, bo wiadomo, że zdobyć drugą broń legendarną to nie jest takie proste.
Ale tak czy inaczej oczywiście będę się starał, żeby tu mieć wszystko legendarne, no i również na następnym legendarnym lochu wymienię wszystkie itemki, jakie tylko są, powiedzmy, jakie musimy wymienić. O, może tak, upachołków również będę chciał to zrobić, żeby to już było gotowe i na pewno jeszcze więcej tych lochów i tego expo ogólnie z lochów mi ten SF Tools pokaże. No ale tak jak mówię, na ten moment 26,5 levela, mam tutaj więcej lochów zostawionych aniżeli na Magusiu, więc to w ogóle pierwsza sprawa. Także myślę, że na spokojnie, jak tam wyszło 28 leveli, to sobie tutaj wbijemy, myślę, że te 30 na luzie. No i właśnie na magu zacząłem klikać lochy na 464 levelu, no a tutaj poczekam już na ten 470. Więc taki jest mój plan, wbić jeszcze te 17 leveli, jeszcze się tutaj przebrać na legendarnym lochu, jeszcze może gemy wymienić, zobaczymy jak nam to pójdzie, dlatego że na razie jeżeli chodzi o gemy, to tutaj słabo stoję z córkami, dlatego też, no zobaczcie, mam 59 kopalnie, nawet nie mam surek na następną, teraz ulepszam skarbiec, no ale tak to po prostu w skrócie tutaj wygląda. Chcę, żeby ten mag był ten zabójca był o podobnej sile co mag. Na magu, tak jak mówię, miałem itemki razy 18, miałem gemiki około 1500, no i myślę, że tu może też nam się udać. 17 leveli, wiadomo, sporo, nie klikając lochów, ale cały czas gram tutaj na expa, więc myślę, że dość szybko nam się to uda zrobić. Nie będzie to tak, że wbijam 470 level i od razu, powiedzmy, lecę w lochy, bo do tego jest nam potrzebny minimum event wiedźmy, więc pewnie jak wbiję ten 470, to poczekamy sobie na event, na weekend z eventem wiedźmy i wtedy te lożki kliknę i będę chciał wbić 500 level. Takie jest moje założenie, taki jest mój plan, żeby wam dostarczyć fajnego kontentu, żeby sobie, powiedzmy, poznać to uczucie, jak to jest po stopowaniu lochów wbić od razu 500. Jak wbijemy tutaj 500, to od razu nam się odblokuje loszek, który się nazywa, to już wielokrotnie na magu powtarzałem na odcinkach z maga, Dojo Bohaterów z Dzieciństwa, więc jak wbijemy ten 500, to i od razu wbijemy 502, bo ten loszek się robi z bomby i od nam daje 3 miliardy expa, więc taki jest mój w skrócie plan, tak to będzie wyglądać, dlatego mówię, no nie ma na razie odcinków, na razie codzienne czynności, stoję tutaj, zaraz przejdziemy do topki. Stoję tutaj bardzo dobrze, jeżeli chodzi o expa, więc no plany są naprawdę duże, a zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Dobra, myślę, że możemy przelecieć tutaj. W ogóle jak wygląda moja postać? W tym momencie 17800 zręczności, 8000 wytrzymałości, szczęście i boczki około 1450 plus minus. Chciałem sobie ten rozstrzał taki, wiecie, robić, powiedzmy, no taki bardziej wyrównany, jeżeli chodzi o tą zrękę i HP. Natomiast pomyślałem, że dopóki nie klikniemy lochów, to jednak i lepiej jest mieć więcej głównej statystyki, więc dobiłem tu 8000 wytrzymałości, no i zacząłem dalej iść w zręczność, no i chyba teraz do końca, do kliknięcia lochów sobie pójdziemy w tą zrękę, a potem będziemy kombinować z jakimś tam rozstrzałem w zależności jak będzie wyglądała topka. No, takie są moje plany, tak wyglądają moje statystyki. Jeżeli chodzi o postać tak ogólnie, no to aurę mamy 38, już tutaj prawie 39, jak widzicie, a ręka oczywiście skończona, chwilę po W50 udało nam się ją skończyć, surek do kowala, no mówię, mamy bardzo dużo odłożonych, więc itemki raczej będą razy 18, przynajmniej taki jest plan. Tutaj uwiedźmy, to nic ciekawego. Pupilki wyglądają w tym momencie tak, jak widzicie, już tu mam dzisiaj wszystko porobione, ale wam pokażę. Zbliżamy się już do połowy tych pupili, patrząc na jedzonka, tutaj światło w ogóle mam bardzo mocno dopchnięte, natomiast reszta już się zbliża do 2000 karmień, więc około połowa, powiedzmy, mogę wam tu na szybko każdy żywioł przelecieć, jak ktoś jest bardziej ciekaw, to powiedzmy może sobie zatrzymać film albo coś takiego. Lożki jak tutaj wyglądają, mogę na szybko pokazać, ten nowy loszek dobiłem do 7, tutaj cały czas trzymam pierwszy, tu mamy jedyneczkę, tu mamy jeszcze 3 lochy do zrobienia, tu mamy 1, tu mamy 2, tu 1 i tutaj 4. Więc tak się ogólnie prezentuje strefa światła. Strefa mroku, no raczej za bardzo nieruszona. W dalszym ciągu mamy swoje odbicie oczywiście. Tu mamy jedynkę, tu mamy jedynkę. No ogólnie wszędzie, tu zobaczcie, Hemorrhoidor jestem na 4. Esteros trochę dopchnąłem, pamiętam, jestem na 6. No i tu mamy jedynka, dwójka, dwójka i jedynka. Więc no lochów naprawdę sporo jesteśmy w stanie zrobić. Tu bez dwóch zdań myślę, że ładnie nam ten zabójca pociśnie. Zwłaszcza, że to jest zabójca, nie? Zobaczcie, na magu mieliśmy tam, jak ja sobie liczyłem przed odcinkiem, to też wyszło 26 leveli. Jak sobie potem finalnie zrobiłem te lochy, to wyszło 28, czyli że jakbym na magu
bodajże, no jakbym po prostu na magu zaczął na 400, powiedzmy 72, czyli 8 leveli później, to również wbiłbym 500. Zacząłem trochę szybciej, nie żałuję tego, no ale jednak mimo wszystko tego 500 nam się nie udało wbić, a tu myślę, że te 30 leveli z lochów pęknie. Dobra, tornadko mamy 651, karuzelę z idolami trójeczkę, no i oczywiście portal do piekieł oraz wieżę mamy zamkniętą. Jeżeli chodzi o twierdzę, no to co? No wiadomo, budynki już od dawna na maksa, akademia i tak dalej. Jeżeli chodzi o skarbiec, no to teraz go buduję, mamy na poziomie 32. No i kopalnię klejnotów mamy 59. Póki co stoi, dlatego że... W sumie to nie wiem, czy ja już nie mogę tych gemików po 1500. Może coś pokopę za tydzień, bo za tydzień będzie event twierdzy, ale chyba nie. Nie poleciał mi tu na razie. Zobaczcie, my tu mamy najwyższy 1476. No nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że mniej więcej na takiej kopalni na magu już dostawałem po 1500, ale to wyjdzie wszystko, powiedzmy, w praniu. Może coś tam poskipuję delikatnie za tydzień i jak będą lecieć 1500, to już tutaj sobie wymienię, żeby te gemy były z głowy. Także no, póki nie mam kamienia, to sobie buduję skarbiec, żeby też już na maksa dobić. Kopalnia złota 38, jak widzicie, no a reszta na maksa, tu jakby oczywiste, nie ma co, że tak powiem, się rozwodzić. Gildyjka tak wygląda, jeżeli chodzi o gildię, to może przejdę, jak będę rankingi pokazywał, natomiast gildia bardzo solidnie, mamy 431 średni, natomiast gildia top 1 w tym momencie, o tutaj jakieś widzę podmianki, no to w sumie to nie jest takie miarodajne, jeżeli chodzi o średni level, jak oni teraz dwóch osób nie mają, to w sumie nie ma co. No ale podobnie w każdym razie, jeżeli chodzi stricte o średni level. Hydrę mamy 9 głowę, no i tyle, nie? O gildii wiadomo, max rycerzy, tu się jakoś bardzo nie będę wypowiadał, wolę się wypowiadać o swojej własnej postaci, bo najwięcej o tym wiem. Tu dla was już nic nie mam zapisanego, tak jak dobrze pamiętam, no bo oczywiście nic się na tej postaci nie dzieje. No i tyle, generalnie tyle, tak na szybko wygląda nasza postać na ten moment, po, tak jak mówię, no mieliśmy 2 lata w październiku, nie, przepraszam, rok mieliśmy w październiku, no teraz już będziemy mieć jakoś, powiedzmy, rogi 4 miesiące, coś takiego, no, niech będzie, czyli jakoś może po 1,5 roku od startu serwera te lochy klikniemy, no nie wiem, zobaczę w ogóle, jaki będę miał level na ten legendarny loszek, wtedy się poprzebieram, jeszcze trochę te lochy przykiszę, no i mówię, na tym 470, no już jesteśmy bliżej niż dalej w każdym razie. Już tutaj zdecydowanie bliżej niż dalej i myślę, że no tak teraz level wbijam, bo ja sobie oczywiście też codziennie tego zabójcę skanuję. Dziennie robię w taki zwykły dzień około 150 milionów expa. Czasem więcej, czasem mniej, wiadomo, to jest taka średnia, więc no w tym momencie wbijam około 1 level na 10 dni, czyli to mi daje 3 levele w miesiącu, powiedzmy, plus minus. Do tego dochodzi kalendarz, czyli tutaj mamy 4 level, no prędzej czy później to nas spokojnie nam wpadnie, że tak powiem. Dobra, jeżeli chodzi o rankingi, bo to wam jeszcze nie pokazałem, sporo osób tutaj stopuje lochy, w ogóle to też chciałbym powiedzieć o gildiach. Sytuacja troszeczkę podobna do tej z W50, oczywiście nie jest to taki poziom i tak dalej, natomiast na W50 również nasza gildia Hollywood, która tam nie do końca te lochy stopowała, nie tak jak powiedzmy reszta, była top 1 bardzo długo, praktycznie od startu serwera. No a teraz dostajemy mocne wciry w walkach gildyjnych, tu wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o W50, od gildii, która właśnie była top 2, dlatego że tam sporo osób te lochy kliknęło i po prostu no zaczęli nas zjadać. I myślę, że na S40 sytuacja może być bardzo podobna, dlatego że u nas masa osób te lochy stopuje. Bardzo dużo osób jeszcze trzyma te lochy, nie robi ich z tego co wiem, więc tutaj jak się chłopaki odpalą i dziewczyny chyba, to myślę, że bardzo może się fajnie sytuacja na S40 odwrócić, zwłaszcza że ta gildia nie jest jakoś gigantycznie mocniejsza od nas, no średni poziom jest bardzo podobny tak finalnie, jakby tutaj oczywiście mieli 50 osób, także na spokojnie myślę, że naprawdę jest tu fajny potencjał na fajną waleczkę później, no ale na razie ten ranking się prezentuje tak. Co do graczy ogólnie na serwerze, no to tak, najwyższy poziom w tym momencie Antiopa 464 level, natomiast on nie stopuje lochów, tu myślę, że no...
no nic trudnego, jeżeli chodzi o łyknięcie tego gracza. Z tego co wiem, to tam konto jest dość słabo prowadzone, więc z tym nie ma dużych problemów. Rafix tak samo, z tego co wiem, lochów nie stopuje, 458 level. Tutaj mamy jeszcze KNO 461, który chyba już lochy nawet kliknął i chyba już gra na golda, więc on zdecydował się dość wcześnie, powiedzmy, te lożki sobie kliknąć, no ale tak chciał, teraz już ciśnie na golda grunt, żeby tutaj grał regularnie i tak ma dość fajny level. Aha, i tutaj jeszcze jest Pepe, nie zauważyłem. Jakbym kogoś opluł czy coś, to nie prójcie się tam, bo wiem, że co niektórzy mają tendencję, ja nieraz czegoś tam nie zauważę. Chcę wam pokazać najwyższe levele na tym serwerze w tym momencie, jak to się prezentuje, natomiast no mówię, nieraz czegoś nie zauważę, no ale jeszcze mamy Pepe, który ma poziom 462, więc tak się ogólnie prezentuje topka. Ciężko mi stwierdzić, kto tutaj lochy trzyma, kto tutaj nie trzyma w tym momencie, no ale mówię, jeżeli chodzi o te najwyższe levele, no to one na pewno lochy mają po prostu kliknięte, więc no na spokojnie, nie? Myślę, że na spokojnie, myślę, że tutaj ekspowo stoimy na naszym zabójcy bardzo, ale to bardzo fajnie. Tyle, możecie sobie przeanalizować sami jak chcecie, topkę gildyjną już omówiłem, twierdzę niezbyt ciekawe, pupile no to też niezbyt ciekawe już na tym etapie, bardzo duże RNG, no i jeżeli chodzi o podziemia, to też raczej nie jakoś giga ciekawe. Ja tu w ogóle często przegrywam, bo niestety jak Antiopa, bo to jest najwyższy level teraz na serwerze, jak Antiopa tutaj porobi uników, no to czasem jest problem, a ja też tych dusz nigdy nie mam za dużo, bo ja tutaj jak tylko mi się dusze uzbierają, to lecę z kopalnią, więc ten Władek jest póki co tak ulepszony, ale no ranking podziemi chyba też nie jest jakiś giga istotny. Wszystko, chyba wam wszystko powiedziałem, chyba wam wszystko przekazałem, co chciałem, mam nadzieję. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście śmiało pytajcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Mam nadzieję, że zaspokoiłem waszą ciekawość i mam nadzieję, że teraz już wiecie na co czekacie, bo naprawdę ten odcinek, nie wiem czy to będę, pewnie będę to robił na streamie, potem to potnę i wstawię wam zapis ze streama, bo to chyba jest, wiecie, coś takiego jak odcinek i tak, więc nie ma różnicy, no ale już wiecie na co czekacie i myślę, że warto czekać, bo będzie tu się szykowało naprawdę ostre klikanie na tym zabójcy. Co do stopowania lochów, to tak jak mówię, wpiszcie sobie na YouTubie wszystko o stopowaniu lochów i wam wyskoczy mój film. Myślę, że bardzo fajnie tam wyjaśniłem, o co chodzi, żeby tutaj już uniknąć zbędnych pytań. No i tyle. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Możecie oczywiście subskrybować z dzwonem, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, możecie kciuka w górę zostawić przede wszystkim, no i jeżeli macie jakieś pytania co do tej postaci, jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to walcie w komentarzach, jeżeli macie też jakieś sugestie, co wy byście zrobili na moim miejscu i tak dalej, to również piszcie, chętnie sobie tutaj poczytam pod tym odcinkiem i ewentualnie odpowiem. Dzięki ślicznie raz jeszcze za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!